Cześć, z tej strony Dino, a to jest kanał Dino Spiders. Moja nieobecność pod względem odcinków dodawanych jest związana z nie tylko sytuacją koronawirusową, mówiącą o trudnej sytuacji, jak i zarówno po prostu zajmuję się również odcinkami planowanymi wcześniej, czyli dopuszczaniem, całą kopulacją gatunków, oczekiwaniem na kokony, mam nadzieję, że będą. I oczywiście trzeba będzie wszystko to pomontować, zrobić. W trakcie odcinku na pewno będą pokazane momenty jakiejś pracy przy pająkach. Głównym tematem odcinka jest strona DinoSpiders www.dinospiders.pl, na której będziecie mogli znaleźć różne, wszelkie dostępne, możliwe informacje na temat różnych gatunków pająków. Później myślę również rozszerzymy to o dodatkowe rodziny, jak i królestwa zwierząt. Na stronie będzie można znaleźć różne specyfikacje gatunkowe, zdjęcia. W tym momencie jestem w trakcie opracowywania kolejnego gatunku. Myślę raz w tygodniu co najmniej dodawać jeden gatunek ptasznika, opracować. Wybrany przez Was oczywiście będziemy dodawać posty na grupie i po prostu będziecie proponować gatunek, którego jeszcze nie ma opracowanego, a który byście chcieli opracować. Zawsze również dostępne są poprawki na stronie i jeżeli chcecie coś zaproponować, zasugerować, zawsze można napisać na fanpage Dino Spiders, który możecie znaleźć zarówno na Facebooku, jak po prostu również na stronie kliknąć odnośnik, który Was od razu przeniesie. Klikając w ten odnośnik, jesteście przeniesieni na stronę, na której oczywiście klikacie opcję wyślij wiadomość i piszecie. Dajcie znać również, czy chcielibyście możliwość na stronie opcji rejestracji własnych kont i prowadzenia również dyskusji, zostawiania postów z zapytaniami. Wszelkie linki do strony, jak i do Instagrama, fanpage'u, grupy, czy do wsparcia zostawiam w opisie. Również jest pomysł przez znajomych, głównie dany, na sprzedawanie koszulek, nie tylko z naszym logiem, ale zarówno ogólnie z grafikami pająków, ale to już będzie zależało również od Was, czy będziecie w ogóle chętni na taką możliwość. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji kanału, aby mógł się rozwijać, zostawiania łapek dla zasięgu oraz komentowania. Jeśli wiecie, jakiego pająka aktualnie opracowuję na stronie, napiszcie w komentarzu bądź spróbujcie zgadnąć, jestem ciekawy, co Wam przynoszą myśli. Niestety, jak można zaobserwować, te pniauchenio z wielocołu po prostu nie dał rady i od dłuższego czasu w ogóle coś się z nim działo. Nie chciał jeść, tracił na zwinności, dużo wolniejszy był, w końcu po prostu padł. Na koniec spróbujcie zgadnąć, to zostawia na mnie niespodziankę, a ja się z Wami żegnam. Siemanko.